Wracamy do medycyny. Nie ma czegoś takiego jak medycyna holistyczna, nieholistyczna, naukowa czy nienaukowa i tak dalej. Medycyna jest jedna, tylko i wyłącznie. Ma pomagać choremu i przywrócić go do pracy, czyli do jego zajęć. No bo po to on żyje, żeby coś tam sobie robił. Jeden woli dłubać, drugi woli sam grabić ogródek. I dzielimy ją zawsze tak samo, na zachowawczą i operacyjną. No na przykład wrzody żołądka można leczyć ziołami, można leczyć nalewkami. Do lat 70., do 75 albo 6 roku oficjalnie w Akademii Medycznej w Gdańsku wrzody żołądka w klinice leczono nalewką spirytusową. 25 gramów spirytusu wypijał pacjent rano przed śniadaniem. Siostry go zawsze o 7 rano budziły, bo śniadanie było o 8. Golnął sobie to, 10 dni było po spraktach. To była oficjalnie metoda naukowa. Na to są liczne prace, to była Akademia Medyczna. No ale to kosztowało 10 zł na kurację. No to kto zarabiał? Nikt. No to wprowadzono omeprazol i to kosztuje 200 zł kilka razy do roku. Jest zysk? Jest. A efekt żaden. Bo wysuszenie spirytusem było bardzo logiczną metodą. Oczywiście można dodać jeszcze do tego zioła rozmaitego rodzaju, które poprawiają trawienie i tak dalej. Tam jest 17 ziół takich, które można robić. A można kupić węgierski, nie pamiętam jak się nazywa, takich małych, okrągłych buteleczka po chyba 150 czy 200 gram. Drogie, ponad 100 zł, ale smaczne jak cholera. Metoda zachowawcza, na przykład ziołolecznictwo i terapia, to jest metoda zachowawcza. Macie Państwo ortopedię, czyli dziedzinę medycyny zajmującą się stawami i kośćmi za pomocą noża i macie osteopatię, która to samo robi bez noża. Wszystko zależy od tego, co kto umie. I lekarz powinien znać co najmniej kilka metod dla danej choroby, bo potem znowu z praktyki własnej. Pacjent miał mieć obcięte nogi z powodu zmian zakrzepowych w tętnicach, zarostowych w tętnicach. No ale 65-letni człowiek, jak straci nogę, no to już jest taki inwalida, którego nikt nie ruszy. On już nie jest w stanie się poruszać. Więc on się nie zgodził. No i opracowaliśmy taki zestaw nalewki na ziołach. No i on to zaczął pić. No już 2 lata mija, on sobie chodzi, bóle minęły, wszystko jest bez niczego. Problem na czymś innym polega. Jak miał iść do lekarza, brać tabletki czy zastrzyki, które mu przepisywano, bardzo drogie, no to on tam się migał, nie miał czasu i tak dalej. A żona mówi, że jak teraz nalewkę ma pić o godzinie tam 8 rano i 16, to już o 14:30 stoi pod barkiem, żeby pilnować godzinę. Także to jest coś. Natomiast radioterapia to jest historia medycyny. To powinno być zabronione karnie, dlatego że średnica życia po radio i chemioterapii to jest 3,5 roku, a średnica życia innymi metodami to jest 13,5 roku. No to co lepiej robić? Jak ktoś ma 70 lat i ma nowotwór, to leczony zachowawczo, to żyje do 80 któregoś roku, czyli zupełnie słuszny wiek, a jak ma przechodzić na leczenie tak zwane dzisiejsze, no to ginie po 2-3 latach. Nie ma zupełnie sensu. Dzisiaj mamy mówić o tak zwanych chorobach iatrogennych, czyli tych, które nauka, pseudonauka tworzy. I mamy tych chorób parę. Ja omówię tylko kilka. Teoria wiążąca raka z papierosami. Nic takiego nie istnieje. Zawał serca i miażdżyca. Nic takiego nie istnieje. Szczepienia, to mówiłem wczoraj, nie ma związku między szczepieniami a epidemiami. Proszę, każdy, kto był w Azji, Indiach, Tajlandii, to widzi, że tam to, co my nazywamy higieną, nie istnieje. Te ścieki, kanalizacja na powierzchni, te wychodki, no to tam powinni wszyscy umrzeć już dawno z powodów właśnie epidemii, a tam jakiejś epidemii od 100 lat nie ma. Natomiast epidemie są zawsze w tych krajach, które są najbardziej, jak to się mówi w cudzysłowie, czyste. Nagle dowiadujemy się, że w Niemczech jest epidemia, bo 13 dzieciaków zachorowało. Albo w Kalifornii 3 lata temu epidemia odry, bo tam 60 dzieci zachorowało. No jak to? Taki czysty kraj, wszystko jest na ten, jest epidemia, a w takich Indiach, gdzie jest ten brud, nie ma epidemii? To jaki to jest związek? Efekt cieplarniany i czerniak. Nic takiego nie ma. Wręcz odwrotnie.
Ci, którzy opalają się, nie chorują na czerniaka. Na czerniaka chorują osoby, które pracują w zamknięciu. Moja ulubiona książka z 1909 roku. Pani dr Fischer jest szwajcarską lekarką praktykującą w Dreźnie. To jest Złota Księga Kobiet. Naprawdę najładniejsza książka, która wyszła do tej pory dla kobiet. Czasami można ją dostać. I proszę zobaczyć. Z powodu chęci strojenia się, próżności i zbytniej wyniosłości częstokroć nawet traciły rozum. Czyli wrodzona próżność, chęć przypodobania się kobiet czyni więcej złego niż wszystkie inne czynniki razem wzięte. A panie niestety po 100 latach nadal nie chcą tego brać pod uwagę i jak tylko zobaczą coś nowego i tak dalej, to od razu to biorą, kupują, a potem dopiero jak wychodzą choroby, to zaczyna się problem. Udowodniono bezspornie, że rak jajników to jest właśnie podpaski i talg. Dlatego, że on przechodzi te drobne nacząstki przez skórę i już stwierdzono w raku jajnika, jak się robi histologię, że tam są właśnie w środku te cząsteczki. Proszę pamiętać, że rak to niekoniecznie musi być zmiana typu DNA, czyli że zmienia się metabolizm i on powoduje nowotwór. Niekoniecznie rak może być cząsteczka, a organizm otacza to fibroblastami, w sensie guza, tak jak perłę. Wkłada się piasek, otacza tą małą żołwiną i potem panie noszą jako perły. To nie ma nic wspólnego z zmianą DNA małży. To jest to samo, to jest reakcja obronna. No i o podpaskach tu już mówiłem, o co tu chodzi. To jest zestaw badań, które praktycznie za każdym razem, jeżeli robimy badania, to powinno być zrobione. Dlatego, że tak, morfologia jest niezwykle istotna, nie dlatego, że morfologia, tylko hematokryt i hemoglobina. Hematokryt dlatego, że wszystkie inne wyniki są tak zwane normy odnoszące się do prawidłowego hematokrytu. Prawidłowy hematokryt to jest mniej więcej 42, tam plus minus. Czyli jeżeli na przykład hematokryt będzie wynosił 48 czy 50, a żelazo będzie w normie, to wcale nie znaczy, że w normie jest, bo hematokryt jest stężony. Czyli trzeba to żelazo rozcięcić na 50, a 40 to jest 1/4, czyli 25%. Czyli żelazo, mimo że jest w normie, to będzie obniżone o te 25%. I tak samo jest z innymi wszystkimi wynikami. Czyli to dotyczy, to mówi, dlaczego trzeba robić zawsze morfologię. Żelazofibrynogen to są dwa najszybsze badania, które mówią o uszkodzeniu wątroby. O co najmniej 3 miesiące wcześniej niż spadek hemoglobiny. Więc to jest istotne, żeby to wiedzieć. 25-OHD to jest badanie, które mówi o 3000 genów, czyli systemie odporności. Jeżeli jest prawidłowe, no to system odporności działa. Jeżeli nie, to nie. Mocznik kreatynina mówi nam o funkcji nerek. Drugi najważniejszy narząd, czy to działa, czy nie. Białko CRP mówi o stanie zapalnym. Wszystko jedno gdzie, ale jest. Natomiast OB tylko metodą sedy... O Jezus, błąd. Tylko metodą sedymentacyjną. Dlatego, że teraz wprowadzono metodę wirówkową, to jest lipa w założeniu tylko, chociażby. Dlatego, że OB to jest różnica ładunków na powierzchni błony komórkowej. Jeżeli ładunki są różnoimienne, to one się przyciągają. Jeżeli się przyciągają, to się zlepiają większe konglomeraty i szybciej opadają. Jeżeli natomiast wszystkie są tak samo ujemne, to się odpychają. Czyli opadanie jest bardzo wolne. Jeżeli natomiast robimy to metodą sedymentacyjną, czyli wirówkową, no to podgrzewamy. A jak podgrzewamy, to się zmienia ładunek. I w tym momencie wychodzi lipa. Można mieć raka bardzo zaawansowanego, a OB będzie prawidłowe, no bo jak za szybko zawirował, no to wszystko się, to tarcie zwykłe tym. I mocz, szczególnie u kobiet, najważniejsze badanie. Jak są jakiekolwiek dolegliwości, to pierwsze trzeba zrobić to badanie. Tylko nie mocz ogólny, tylko mikroskopowo nie ma prawa być ani leukocytów, ani erytrocytów. No i ciężar właściwie musi być w miarę logiczny. Jeżeli pojawią się w moczu leukocyty czy erytrocyty, to jest to stan zapalny. Od czasów od 1715 roku wiemy, że
krew krąży tylko w naczyniach. Więc jeżeli zjawi się w moczu, to znaczy, że była dziura gdzieś i nie dostały. I to leukocyty mówią o stanie zapalnym, natomiast erytrocyty, w zależności od tego, czy są wyługowane, czy świeże, mówią o tym, co się dzieje. Jeżeli wyługowane, to znaczy, że to nerka nie funkcjonuje, jeżeli świeże, to znaczy, że to pęcherz cewka. Od razu wiadomo, co leczyć i jak leczyć. Wyługowane z góry przy bólach, no to jest najczęściej piasek albo kamnica, więc znowuż proste leczenie. Jeżeli z dołu świeże, no to znowuż albo jest stan zaawansowany zapalny i po prostu bakterie przeżarły naczynie, albo rak. No to ta kwestia jest do dyskusji, do wyjaśnienia. I to jest podstawa. Nie ma sensu robić żadnej morfologii, czy tam jakieś jedno badanie, bo ono nic nie daje. Tylko ten zestaw. Wątroba i nerki, dwa najważniejsze narządy. Także to jest, mówię, zestaw badań, który obowiązkowo przy badaniach okresowych powinien być wykonany, bo tylko w ten czas można zorientować się, co się w organizmie dzieje. Szczególnie, że proszę zapamiętać, że my tego pacjenta widzimy pierwszy raz. My nie znamy, co było u niego wcześniej i co tam. I nie wiemy, jak on reaguje na różne rzeczy. Czyli to jest pierwsza rzecz, którą należy pilnować. Przyczyną zawałów mięśnia sercowego jest blaszka miażdżycowa, która zamyka światło naczynia danego. W blaszce miażdżycowej stwierdzono, na powierzchni jest cholesterol, który jest tym czynnikiem bezpośrednim. No i mamy kilka problemów już w tych samych dwóch tezach. Proszę zauważyć, że blaszka miażdżycowa to jest głównie wapń, a nie cholesterol. Cholesterol to jest taka masa kauczu, miękka, plastyczna. A jak się ktokolwiek był na sekcji, dokonywał tej sekcji, to wie, że blaszka miażdżycowa to jest twarda taka, że się puka, że to skrzepy lecą, takie kruszyny się odrywają. Więc dlaczego akurat cholesterol, a nie wapno? Wapno jest przyczyną, a nie cholesterol. Teraz druga sprawa dotyczy samej hydrotechniki. Ile osób spośród Państwa ma ogródki działkowe? No, czyli jak podlewacie, a stoicie w miejscu, a węża nie starcza, a trzeba tam na końcu podać, to ściskacie. I woda leci dalej. No to jeżeli woda leci dalej, to dlaczego akurat w sercu ma być inaczej? Innymi słowy, jeżeli mamy naczynie, to zwężenie światła naczynia na jakimś obszarze nie ma wpływu na pojemność. Mamy tak zwany obieg żylny i obieg tętnicy, czyli V1 i V2. I ilość płynu w jednym i drugim naczyniu musi być ta sama. Jeżeli by było inaczej, to co my zaobserwujemy? Co? Głośniej. No co obserwujemy, jeżeli mamy pompę, która pompuje z jednego naczynia do drugiego, w tą stronę i potem w drugą stronę, nie? Czyli obieg musi być zamknięty. Jeżeli teraz jedna z pomp przestanie pracować, co się stanie? Nie. W jednym naczyniu będzie więcej, w drugim mniej. No dobrze, a jak to u człowieka zobaczyć? Myśleć to za darmo. No, obrzęki powstaną. No i najprostsza rzecz, jak wchodzi taki pacjent, to widzimy na nogach obrzęki, że mu stopa z butu wychodzi. No i już wiemy, że ma niedomogę krążenia. Nic nie trzeba badać. Czyli wchodzi pacjent do gabinetu, stopa wychodzi z butów, wiadomo, że to serduszko. No, oczywiście mogą być inne rzeczy, ale to najłatwiej serduszko. Czyli innymi słowy, jeżeli coś się dzieje nie tak, czyli zwężenie zamyka światło, to musi być różnica pomiędzy ilością wody V1 a V2. No a jak przychodzi pacjent z zawałem, to on nie ma takich objawów. Mało tego, jeżeli to jest sercowe, czyli pochodzenia pompy, no to co nam pacjent odpowie? Że rano jak wstaje, to obrzęków nie ma. Dlaczego? No bo jak stoi, to wiadomo, że wszystko zgodnie z prawem Newtona spada w dół. A jak się położy, to ta
krew dopłynie do nerek. A jak dopłynie do nerek większej ilości, to nerki pracują i trzeba w nocy wstać i zrobić siusiu. No i mamy od razu dwa argumenty, które mówią, czy to jest serce, czy nie serce. Jeżeli rano obrzęki znikają, a w nocy musi 3-4 razy wstać, no to wiadomo, że to jest serduszko. Proste, proste. No i potem w zależności od stopnia nasilenia stosujemy leczenie. Ale to jest niedomoga pompy. A nie ma nic wspólnego z naczyniem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jak powiedziałem, ładunek błony komórkowej powierzchowny jest zawsze ujemny. I krwinki też jest ujemny. Czyli jak ujemna krwinka przechodzi tędy, to jest odpychana i wystarczy stosunkowo minimalna energia, żeby ją pchnąć do przodu. Nasze serduszko ma moc tylko 140 W, a długość linii no, tej kablowej, czyli tych drenów w naszym ciele, to jest 100 km. No 100 km to by musiało być, nie wiem, z 20-30 pomp wielkich, żeby przepchnąć wodę. A to serduszko wystarcza, bo tu jest przepychanie na zasadzie ładunku. I teraz, jeżeli z jakichś powodów, a o tym powiem, dojdzie do uszkodzenia i się zmieni na ładunek dodatni, no to ta ujemna krwinka przylepi się. I w ten czas dopiero powstaje skrzep. I to nie jest żadna nowość. O tym wiadomo od 31 roku. Warburg dostał za to Nobla, że lokalna zmiana koncentracji dwutlenku węgla powoduje zmianę pH, bo dwutlenek węgla bardzo szybko reaguje z wodą i powstaje kwas węglowy. I ten kwas węglowy powoduje zmianę pH, a zmiana pH powoduje krystalizację fosforanów. Czyli komórka przestaje być sprężysta, bo tam są kryształki. I to jest ten ból. Każdy zawałowiec czuje ten ból i wie, że ten czas się tu dzieje. I to jest właśnie znane od, jak mówiłem, 80 lat. Tylko nie w Polsce. Czyli innymi słowy, mamy wiedzę, bo Nagroda Nobla w tym czasie to jednak coś było, która mówi nam, w jaki sposób powstaje choroba. I mija, jak mówią, 80 lat i ani radni, ani ci lekarze w Sejmie o tym nie wiedzą. No to jak to? A wytłumaczenie jest bardzo proste. Jeżeli stosuje się te metody, które nam wprowadzono w 90 roku, czyli bypassy czy stenty, to cena, koszty leczenia wzrastają n-krotnie. Operacja to jest 20-30 tysięcy. A leczenie zachowawcze, no nic nie kosztuje, bo to jest dziura w ścianie. Jeżeli mamy to leczyć już chemicznie, no to jest około 100 zł miesięcznie. No to jeżeli szpital robi operację za 20 tysięcy, a powiedzmy cena wizyty jest 100 zł, no to bym musiał 200 osób dziennie przyjmować. No to jest niemożliwe. Nie da się 200 osób w ciągu 8 godzin załatwić. No to łatwiej zrobić jedną operację czy dwie i mamy od razu 40 tysięcy. I na tym to polega. Operacje takie największe głupoty, jakie się w Polsce zdarzają. Operacje tętnic szyjnych. Rzekomo miażdżyca jest, zamykają tętnice i tak dalej. Jest to według międzynarodowej klasyfikacji najgłupszy zabieg na świecie. Na pierwszym miejscu idiotycznych zabiegów. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że system mamy tak rozbudowany, że uciśnięcie czy zmniejszenie przepływu jednej tętnicy nie ma żadnego znaczenia. Po drugie, to nie powoduje zmian, bo ta krew tam sobie krąży. Po trzecie, jak robią to na Zachodzie, to najpierw tutaj, to znaczy od 96 roku, 20 lat temu, tutaj najpierw się wstawia siateczki, jak ktoś się wygoi po 6 miesiącach, dopiero się robi operację serca. Dlaczego? Bo jak mówiłem, to nie jest
cholesterol czy brasa mężycowa, tylko to jest wapno. Jak on tam zaczyna grzebać przy tym wapnie, które jest kruche, to powstają mikrocząsteczki, które zatykają potem mózg. I stwierdzono, że w ciągu 5 lat u 50% osób operowanych dochodzi do demencji znacznej. No, a to tylko zysk z jednej strony 20 tysięcy. Jak mówiłem, cholesterol jako główna przyczyna jest bzdurą. Jeszcze większą bzdurą jest podawanie aspiryny przy rzekomym rozrzedzaniu krwi. No, ja się odwołuję do pani jako do gospodyń domowych. Jeżeli mamy kompot i chcemy go rozrzedzić, to co robimy? Albo wyjmujemy te śliwki, jest więcej wody, albo dolewamy wody. Inaczej się nie da rozrzedzić. To jak za pomocą tabletki możemy rozrzedzić kompot? No, bzdura całkowita. A skąd to powstało? Ano w roku 80. Stowarzyszenia pediatryczne stwierdziły, że podawanie małym dzieciom aspiryny powoduje masę powikłań. W związku z czym zabroniono podawania aspiryny dzieciom od 7 nawet do 12 roku życia. Głównym producentem aspiryny jest Bayer. To co zrobił Bayer? 4 lata później ogłosił, że dzieciom nie można podawać, ale aspiryna doskonale rozrzedza krew, więc trzeba podawać wszystkim osobom po 50 roku życia, bo to zapobiegnie zawałowi. W ciągu 4 lat nie można żadnych badań przeprowadzić. Nie ma takiej siły. Żeby badania przeprowadzić tego typu, to 10-15 lat trzeba badać. A oni już wiedzieli po 4 latach. Mało tego, nie potrafili podać żadnej pracy naukowej, takiej rzetelnie wykonanej, która by świadczyła o tym, że to jest fakt. No ale rynek zbytu jest taki sam. Jeżeli policzymy tą konglomerację dzieci i tą osób po 50, to liczebność jest mniej więcej podobna. No to jak nie możemy tym sprzedać, to sprzedamy tym. No co za problem. A i tak kupią, jak im się to postraszy ich i weźmie. I znam osoby, które biorą po 10-15 lat tą aspirynę. Że to jest szwindel i to takimi grubymi nićmi szyty, najlepiej świadczy lek o nazwie Acard. To jest aspiryna, tylko w dawce 75 albo 100 miligramów. Natomiast normalnie aspirynę dawniej, czyli w latach 80., można było kupić w dawce 500 mg. No to nawet najbardziej przeciętny osobnik wie, że jak taką podzielimy na 4, to będziemy mieli z jednej tabletki 4 i możemy brać jedną czwartą codziennie i jest to samo. Nie, bo ta po 500 kosztowała tylko 2 zł, 20 tabletek. A ta po 75 kosztuje 80 zł, 10 tabletek. No to jeżeli kupimy za 2 zł 20 tabletek, razy 4 to jest 80 tabletek, to są 3 miesiące. Czyli możemy brać lek przez 3 miesiące za 2 zł. Nie, to za mało na was zarobię. To robię opakowanie po 75 i po 8-10 zł, 10 tabletek, czyli 8 razy muszę piąć więcej, czyli dostaję 80 zł zamiast 2. Jest zysk? No na tym polega marketing. I o to chodzi. I tak was się oszukuje. I wszyscy w to wierzą, bo cała masa kardiologów sprzedaje aspirynę, czyli Acard. I jeszcze wciska tym ludziom biednym, że to tak, to trzeba brać się na kart, bo inaczej to będzie się mieć zawał. Aspiryna? Nic nie powoduje, to jest zwykły lek przeciwzapalny. Proszę pamiętać jedno jeszcze. Aspirynę wynalazł niemiecki chemik Bayera w 1906 roku chyba. Ale to jest acetyloaspiryna. To nie jest kwas salicylowy, który jest w wierzbie. I można na różne choroby, na przykład reumatyczne, dawać kwas salicylowy, czyli wyciąg z kory wierzby, i ten chory może to brać i nie ma żadnych dolegliwości żołądkowych, ale jak damy acetylosalicylową, to jest zupełnie inny związek, to ma dolegliwości. No ale korę z wierzby to każdy za przeproszeniem głupi może sobie wziąć i nic nie zapłacić. A tak a propos, wiecie państwo, kto się zdejmuje? No przecież to każdy może sam. Idzie się na wiosnę, jak jest nowe gałązki, robi się dookoła nożykiem tą gałązkę i się ściąga. To schodzi bez niczego w tym marcu, kwietniu. To całą się ściąga,
i ma się gałązkę. Potem się to można pociąć na takie malutkie kawałeczki, ususzyć, albo od razu pociąć, wrzucić do słoika, zalać spirytusem, mieć nalewkę. No, co za problem? Nie chce się pracować. Generalnie, jeżeli ktoś już ma predyspozycję do zawału, to najlepszym lekiem jest strofantyna G. Jeszcze do lat 80. strofantyna była w Polsce normalnie sprzedawana. Można było w czasie obrzęku płuc dożylnie podawać spokojnie i to dosłownie w ciągu... To się podawało bardzo wolno, dlatego że no to taki był konieczność, żeby serce nie, tam nie stało. I w ciągu dosłownie pierwszych 3 minut pacjent, który się dusił, który był pianą i prawie konał, przychodził do siebie i następnego dnia był zdrowy. Czyli generalnie można było sprzedawać, kupować aspirynę i była sprzedawana w normalnej aptece. Aspiryna była tylko nie tylko w ampułkach, ale i w tabletkach. No i nagle w 80-tych latach zniknęła. A 10 lat później wmawia się nam, że najlepszym sposobem to jest bypass. Na jakiej zasadzie? Nikt nie wie. Ale bypass kosztuje, jak mówię, 20-25 tysięcy, a aspiryna kosztuje miesięcznie około 100 zł. Proszę? Strofantyna, przepraszam. Około 100 zł. Badania wykazały, że śmiertelność po bypassach w ciągu roku dochodzi do 47%, czyli prawie co drugi ma problemy, natomiast po leczeniu zachowawczym tylko 3%. Nie przepisują po Polsce, nie ma, z Niemiec co ja kupować. Pacjent 60, chyba 6 czy 7 lat, dzwoni do mnie, że ma silne bóle i drętwieje i tak dalej. No więc ja mu mówię, że ma natychmiast dzwonić po pogotowie, a wziąć tą strofantynę doustnie. Pogotowie przyjeżdża za pół godziny, a on już jest dobry. Biorą go do szpitala, badają, no tak miał pan zawał, ale już wszystko przeminęło. Także to jest stwierdzone, to nie jest żadna nowość. Poza tym powiem państwu tak. To nie jest kwestia tylko strofantyny i podejścia. Żeby ten metabolizm tam był dobry i nie dochodziło do zakwaszenia, to naprawdę warto brać zioła takie nasercowe. Wystarczy zrobić taką nalewkę z 10-15 ziół, codziennie rano czy wieczorem ją sobie brać. Znam ludzi, którzy zostali zakwalifikowani do operacji, uciekli dzień przed operacją, trzeci rok żyją, na nartach jeżdżą, kąpią się i żadnych dolegliwości nie mają. Już baron Manfred von Arden w 1979 roku udowodnił, że te skrzepy powstają po ustaniu krążenia, a nie są wcale przyczyną zawału, to co mówią. Ja chodziłem na sekcję i praktycznie nie znalazłem, w czasie kiedy tam byłem, ani jednego przypadku, w którym blaszka miażdżycowa by zamknęła tętnicę. Jest zwężenie tam 60-70%, ale nic poza tym. Mówię, musi przejść krew. Nie ma takiej możliwości, żeby zatrzymało się całkowicie. I w związku z tym trudno mówić, że blaszka miażdżycowa coś robi. Także nie ma wpływu, proszę pamiętać, na pracę serca. Dlatego, że jeżeli długość naszych naczyń jest 100 km, a na 1 cm jest zwężenie, no to jakie to ma znaczenie? Gdyby to było 100 metrów zwężenia, to ja rozumiem. 1 cm nie ma żadnego znaczenia przy hemodynamice. Badania wykonane w tym samym czasie, na jak najbardziej naukowych uniwersytetach, że ludzie z niskim poziomem cholesterolu umierają 2 razy częściej. Bo cholesterol jest niezbędnym składnikiem naszej konstrukcji komórkowej. Mało tego, tylna blaszka oka to jest cholesterol. Jeżeli my bierzemy statyny i obniżamy ten poziom, to powstają dziury w tej blasce. Promień słoneczny padając zaczyna się odbijać w ten sposób. Czyli tak jakbyście latarką poświecili sobie po oczach. Nic nie widzicie. No i to jest zaburzenie i ślepnięcie. Bardzo prosty mechanizm. Mięsień serca, tak jak powiedziałem, jest 2 razy częściej przy niskim cholesterolu niż przy wysokim. Ryzyko chorób przewodu pokarmowego i oddechowego w tym samym czasie. 100 tysięcy zakażeń układu oddechowego
bo błona komórkowa zapada, bo cholesterol jest tą konstrukcją. Wysoki poziom cholesterolu chroni przed infekcjami, rozmaitymi zakażeniami. Do lat 80. normą było 250 mg, ale leczenie zaczynaliśmy dopiero 400. W 80. roku wprowadzono taki lek Kurantyl, rzekomo obniżający cholesterol, no i zaczęły się gwałtownie zawały serca u tych ludzi. No i co? No nic. Cholesterol, ten Kurantyl wycofano po cichu po 5 latach. Nikt nie dowiedział się dlaczego. Najpierw znaleźć przyczynę. Czy to jest zła dieta, czy to jest złe wchłanianie? Bo to jest różnica. Jeżeli to zła dieta, no to trzeba zmienić dietę. Jeżeli to jest złe wchłanianie, to trzeba poszukać dlaczego. Na przykład bakterie. Ma nieprawidłowe bakterie w przewodzie pokarmowym, ma zapalenie przewodu pokarmowego, czyli wszystko, co je, wylatuje drugim końcem. Proste. A jeżeli to jest zła dieta, no to... Proszę Państwa, przypadek autentyczny. Rodzina, mama, tata i dzieci. Mama, tata tam po 50, dzieci po 20. Mają niski poziom witaminy D. Mama, tak trzymająca rodzinę w karbie. Wszyscy o określonej godzinie muszą obiad zjeść. No i mama każdemu tabletkę daje witaminy D. Po miesiącu robią kontrolne badanie. Chłopom po tym miesiącu podskoczyło o 100%, z 20 na prawie 50, a panie, bo one tu z tego nie zjedzą, one sałatki przecież, nie? To podskoczyło im 1-2%. Ta sama witamina, ten sam obiad w tym samym czasie. Taka jest różnica w diecie. Panie, nie wiem dlaczego, przyjęły, że jak zjedzą tłusty kawał boczku, to im ten tłuszcz wejdzie w biodra. No nie ma takiej możliwości. Tłuszcz ma 9 kilokalorii na gram. Ale my nie jemy tłuszczu. Najpierw bakterie go muszą podrobnić. Czyli innymi słowy, biorę kotlet, powiedzmy sam boczek. Kto z Państwa jadł ogony karakułów? Małmazja. Ogon karakuła to jest tłuszcz tylko. Ale jak to się dobrze zrobi, to jest fantastyczne, szczególnie do popicia. Można pić ten czas dużo. I o co chodzi? 100 gram taki plaster jem. To ile, a 1 gram to jest 9 kilokalorii. To ile tych kilokalorii do mnie wejdzie naprawdę? Słucham. 100 gram to jest teoretycznie 900 kilokalorii. Ile ja z tego dostanę jako ja? Nie, no trochę dostanę, bez przesady. Około 130. Dlatego, że 7 razy mniej, bo to idzie na właśnie zjedzenie. Ja mówiłem, nie my jemy. To nam wmawia się, że my jemy, że to musi być ładnie podane i tak dalej. No, oczywiście może być, ale my tego nie jemy. To jedzą nasze bakterie w przewodzie pokarmowym. To wygląda mniej więcej w ten sposób. Mamy kominek, wsadzimy tam drewna ile trzeba i nie podpalimy. Będzie zimno czy nie? No będzie. Dopiero jak się podpali, to jak się spali, to my tą energię możemy wykorzystać. No a tłuszczu nie możemy, bo on w takiej postaci jest dla nas zupełnie nieprzyswajalny. W związku z czym, jeżeli bierzemy ciasteczko, o ten torcik, 100 gram, no to powiedzmy, że to jest tylko węglowodany. To jest 400 kalorii i te całe 400 kalorii wchodzi. Ale z tego boczku nie. Natomiast trawienie tego to jest, ja wiem, 2 godziny powiedzmy. Natomiast ten kotlet to ja z 8-10 godzin będę trawił. To znaczy, że przez 8-10 godzin będę syty. Bo są 2 enzymy wykryte w 90-tych latach, które reagują tylko na tłuszcz. Jeżeli w naszym żołądku znajdzie się tłuszcz, to w ten czas zahamowanie jest łaknienia. I to nasi dietetycy w ogóle nie uwzględniają tego. Nasi dietetycy wciąż są na etapie kalorii tych 70-tych lat. A ta dieta już się zmieniła. Poza tym proszę pamiętać, że jest tak zwana dieta punktowa dla kosmonautów. Dziennie można zjeść 100 punktów. Jeden kotlet to jest 10 punktów. Ale tej samej masie pomidor to jest 100 punktów. Czyli zjedzenie jednego pomidora, warzywo, jest całodziennym zapotrzebowaniem. A u nas się o tym w ogóle nie mówi, bo wy macie wpychać te różne przetworzone produkty, no bo oni muszą je sprzedać. I na tym to polega.
I potem jest otyłość. Proszę zauważyć, dlaczego na Białorusi czy w Rosji wszystkie są kobiety szczególnie otyłe? Bo tam kluski jedzą, bo mięsa nie było. Bo mięso szło na eksport wszędzie. No i tymi kluskami w dodatku właściwie karmy przetworzone są dosładzane. Ale nie cukrem czy miodem, tylko chlorosopochodną fruktozy. Dlaczego? Dlatego, że cukier to jest powiedzmy 4 kilokalorie na gram. A chlorosopochodne fruktozy 600 razy są bardziej słodsze. No jeżeli cukiernik zużywa kilka ton cukru tygodniowo czy miesięcznie, no to jak 600 razy mniej zapłaci, to dla niego jest istotny zysk. No i to powoduje, że wszystko, co kupujecie, opakowane batoniki, nie batoniki, ciasteczka, petibery czy tam inne rzeczy, to wszystko jest słodzone chlorosopochodną fruktozy. Chlorosopochodna fruktozy nie idzie przez wątrobę do tym, tylko od razu do naczyń. I to powoduje właśnie cukrzycę, to powoduje tę otyłość. To jest wszystko proste. Dlatego nigdy nie należy jeść niczego, co jest w kartonikach, w buteleczkach, w foliowych, plastikowych woreczkach. Bo to są przetworzone produkty, które tylko mogą zaszkodzić. Jeszcze raz. Jeżeli dwutlenek węgla w określonym miejscu, bardzo malutkim, spowoduje zmianę pH, czyli krystalizację fosforanów, to ładunek się zmienia. I w ten czas przychodzi blaszka wapnia i cholesterolu, żeby zamknąć to. Dlatego, że jeżeli by był dodatni ładunek, to by się krwinki przylepiały. A jeżeli tłuszcz to ochroni, to jest zerowy, czyli brak ładunku. No to ta krwinka przeskoczy, nie przylepi się. I o to chodzi. I dlatego jest blaszka cholesterolowa. I to nie ma nic wspólnego z niczym. Dziękuję, robimy przerwę, tak?